Jan Iwona zapraszam na serwis medialny Info. Kanał TVP Kobieta wystartuje w Dzień Kobiet. Więcej informacji opowie wam Jacek. Jak dowiedziała się nasza redakcja. Nowy kanał telewizji polskiej, TVP Kobieta, wystartuje 8 marca bieżącego roku ma czasowo zastąpić TVP Rozrywka na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. W tym roku Telewizja Polska ma przeznaczyć na kanał TVP Kobieta kwotę prawie 14,48 miliona złotych, wynika z nowego projektu Karty Powinności przekazanego Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. TVP Kobieta ma być kanałem lifestylowo-poradnikowo-rozrywkowym, bazującym na dotychczasowej ofercie programowej TVP, produkcji własnej oraz zakupionych pozycjach. Pracami nad uruchomieniem TVP Kobieta kieruje Iwona Bocian-Zaciewska. Telewizja Polska w zeszłym tygodniu przedstawiła KRR i ten nowy projekt Karty Powinności, w którym uwzględniła TVP Kobieta. Z dokumentu wynika, że szacunkowe koszty tworzenia programu TVP kobieta mają wynieść 9,9 miliona złotych, a rozpowszechniania 4,58 miliona złotych, co daje łącznie 14,48 miliona złotych w 2022 roku ma to być odpowiednio 11,9 miliona złotych i 5,82 miliona złotych. Czyli razem i 17,72 miliona złotych. TVP ma w planach także uruchomienie kanałów TVP nauka i TVP Muzyka, które również znalazły się w karcie powinności spółki na lata 2020-2024. Przypomnijmy że TVP kobieta została zapowiedziana w sierpniu ubiegłego roku przez Jacka Kurskiego podczas wysłuchania przed Radą Mediów Narodowych przed powołaniem go na stanowisko prezesa Zarządu Telewizji Polskiej. Jacek Iwona, Serwis Medialny Info. To wszystko w tym serwisie do zobaczenia w kolejnym wydaniu serwisu medialnego Info. Jan Iwona, kłaniam się Państwu.